Stoimy sobie tak z bratem, ale słuchajcie, nie bez powodu, ponieważ chcemy wam coś pokazać. Jesteśmy równi, co nie? Widzicie? Ja i on jesteśmy tego samego wzrostu. Normalnie sobie stoimy, my w rzeczywistości też w sumie jesteśmy podobnego wzrostu, może trochę jestem wyższy, ale w Minecrafcie jesteśmy identyczni. Identyczni, stańmy tyłem i pokażmy to widzom. Czekaj, Smajslow, stój się, nie ruszaj, ja stanę do ciebie tyłem. No i teraz widzicie to? Jesteśmy identyczni. Identycznie równi, ale to się za chwileczkę zmieni, bo gdy my dostaniemy jakiekolwiek obrażenie, to się pomniejszamy. Za każdym obrażeniem, chociaż jednym najmniejszym, zmniejszamy się, czyli będziemy bardzo, ale to bardzo malutcy. To jeszcze zależy od nas, co nie? Ile my obrażeń dostaniemy. A jeżeli obniżymy się aż do takich bardzo, bardzo cipi małych, małych ludków, to normalnie zginiemy. Także nie możemy na to pozwolić. Słuchajcie, pierwsze zademonstrujemy to na moim bracie. Także choć tutaj ja ci dirta wykopię, poczekajcie, wezmę go normalnie tutaj, o tak wejdę sobie, 3 dirciki wystarczą, teraz mu zrobię schodki, wejdzie tutaj na górę, zeskoczy, dostanie obrażenie, no i teoretycznie powinien się zmniejszyć, zobaczymy czy tak będzie, ja już mu tutaj schodeczki robię, żeby mógł sobie lekko wejść, dobra, teraz wchodź, wbijaj tam na górę, no i co, widzowie, słuchajcie, wy wciskajcie łapeczki w górę, a Smajslow będzie skakał, dobra, umawiamy się na coś takiego, ja odliczam od 3 do 1 i na 0 Smajslow skaczesz, także wyklikajcie łapeczki, a ja odliczam. Smajslow, 3, 2, 1, 0, skaczesz, lecisz i bum, skoczył normalnie. Ej, rzeczywiście, pomniejszył się, jest mniejszy, spójrzcie na to, to działa, ale fajnie, dobra, pomniejszył się i to dosyć sporo, spójrzcie, był równy ze mną, co nie? A teraz moje barki, no nie są na równo z nim, ani głowa jest wyższa, także ja muszę uważać na obrażenia. Smajslow, ty też musisz uważać, bo tobie już dużo nie zostało. I czasem nie bij mnie w taki sposób, słuchaj, bo to będzie nie fair. Nie bij mnie w taki sposób. A masz! Zobaczcie! Dostał kolejne obrażenie. Nie ruszaj mnie, ja chciałem tylko pokazać widzom, o co chodzi. Nie ruszaj się. Pokażmy, czy on zmalał? Tak, zmalał jeszcze bardziej. Jest coraz to niższy. Dobra, no to wiecie co? Zaczynamy prawdziwy tryb survivalowy, słuchajcie. Będziemy budowali, będziemy normalnie szli do kopalni. Na sam początek właśnie chciałem iść do kopalni, ale zanim pójdziemy po kilofy, to nie zapomnijcie zostawić subskrybera. On jest taki czerwony jak moja bluzka. Wy zostawicie subskrypcję, a ja dostanę obrażenie. Nie. Na to ja się nie piszę, ja nie chcę być malutki. No chyba, że zostawicie tego subika. No to mogę się wam poświęcić. Dobra, wiecie co? Sam specjalnie się skrzywdzę. Delikatnie zeskoczę? Nie. Zrobię coś innego. Na przykład pójdę do jakiejś zwierzyny, żeby mnie zaatakowała, dostanę obrażenie i się zmniejszę. Zobaczycie, ja będę mniejszy. Chodź, dawaj za mną Smajslow, bo widzowie zasubskrybowali kanał normalnie, a ja jeszcze nie wykonałem zadania, także musimy to naprawić. Żadnej zwierzyny tutaj nie widzę, a też szukać mi się nie chce za bardzo. Dobra, Smajslow, zrobimy to w inny sposób. Skoczę na przykład z tego okna. O, wyskoczę z okna z mojego domu. Także stój tutaj, czekaj na mnie, a ja idę na górę. Idę na górę i będę skakać. Tak, będę skakać. Zobaczymy, jak ja się zmniejszę. Czy jakoś bardziej niż Smajslow, czy tak jak on. Za chwileczkę się to okaże. Dobra, ja stanę sobie tutaj, rozbiję szybkę. Smajslow, uwaga, tu jestem, będę skakał. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. A, on jest chyba z tyłu. Poczekaj, już zawracam. Idę do ciebie. Dobra, to jednak tutaj miałem skakać. No dobra, no to skaczemy. Dostaniemy obrażenie i zobaczymy, co się stanie. 3, 2, 1, pół, skaczę i jestem. Dostałem obrażenie i jestem mniejszy. Tak, ej, Smajslow jest ciut mniejszy, bo on dostał 2 obrażenia. Ja dostałem 1 i jestem w jego wzroście, jak on był po pierwszym obrażeniu. No dobra, no to teraz uważajmy, żeby nie dostać kolejnego obrażenia. Smajslow, mam zadanie. Chodź tutaj, idziemy po kilofy i mamy tutaj niedaleko, zobaczcie, tu do kopalni. Taką kopalnię po prostu, jest tam pełno diamentów, szmaragdów, złota. My to wszystko musimy wydobyć, także idziemy po kilofy i będziemy bogaci. Tylko czy my mamy kilofy gdzieś tutaj? Musimy znaleźć jak najszybciej. Poczekaj, w tej skrzynce nie ma, w tej też nie. Dobra, tutaj nie, tutaj jest siekierka. Ej, nie mamy kilofów żadnych. Tutaj są tylko jakieś różne substancje, ale one mi nie są potrzebne. Słuchaj, potrzebujemy 2 kilofy, weź skombinuj. O, w tej skrzynce były. Dobra, weź mi daj mi jednego jakiegoś, nie wiem, złotego, diamentowego, tak żebym diamenty mógł wykopać. Taki będzie niedobry, ej. Taki nie wystarczy, dawaj jakiegoś złotego. O, diamentowy, dobra, teraz jest spoko. No to idziemy, chodź, dawaj za mną. Tylko nie zeskakuj, bo możesz obrażenia uzyskać. Patrzcie na niego, patrzcie, zeskoczy. Nie zeskoczył, ale kozak jest. Dobra, nie dostał
obrażeń, tak? To mi jeszcze nie wyszło, ale okej, zejdźmy sobie tutaj, na dół. Dobra, Smajstow, ty sobie kop z tej strony, dobra, taką dziurę, a ja wykopię z tej, okej? Dawaj, weź kop tam, a ja sobie wykopię z tej. Słuchajcie, ja już mam pomysł, co mu tutaj zrobić. Wykopię mu wielką dziurę, tak żeby spadł. Mam tutaj coś sztucznego, położymy albo coś takiego, nie wiem, za chwileczkę tutaj, dobra, już tutaj obrażenia dostanie, na pewno z tej wysokości jak spadnie, tylko muszę to rozbić, każę mu tutaj podejść i go wepchnę go normalnie do tej dziury, zobaczymy jaki on mały będzie, ja nie będę ryzykował, bo jeszcze zginę, a on, no cóż, trudno się mówi, nie? Trudno się mówi, dobra, Smajsto, słuchaj, znalazłem coś niesamowitego, słuchaj, bloki dają 10 diamentów, nie uwierzysz to, tutaj, zobacz, wykop ten blok diamentu, ten tutaj z przodu, co widzisz, no kop go, kop, on 10 diamentów daje, ha, spadł, dostał obrażenie i się zmniejszył. Dobra, wyłaź. To były tylko takie żarty. Słuchaj, ty też możesz kombinować na mnie. Jeżeli chcesz, to możesz sobie ze mnie żartować. Jeżeli ja dostanę obrażenie, ale on jest mały, jaki ty słodki jesteś. Ej, dobra, jesteś mniejszy, jest lepiej. Bardziej mi się widzisz, taki mały niż taki normalny. Także słuchaj, ty też mnie możesz prankować, ja cię sprankowałem, wyszło mi, a tak naprawdę diamentów oraz złota nie potrzebuję, ponieważ ta kopalnia jest moja, więc one sobie mogą tutaj rosnąć, może urosną kiedyś, wiecie, i naprawdę będą dawali po 4 diamenty na przykład z jednego bloku. To by było super. No ale dobra. Ja na razie uzyskałem tylko jedno obrażenie i jestem tylko ciut mniejszy. Musimy to zmienić. Słuchaj, Smajstow, ty już jesteś naprawdę mały, ale co by go... Ej, dobra, mam pomysł. Słuchaj, tu jest taka trampolina. Dawaj poskaczemy. Wskakuj tutaj na trampolinę. Czekaj, ja ci ją tu przedłużę. Dawaj, kto wyżej skoczy. No. Dawaj. Skakuj na trampolinę i skacz. Spójrzcie, Smajstow zaczyna skakać. Dawaj jeszcze wyżej, drzewo cię blokuje, bardziej na prawo idź. Tak. Jak wysoko ty skaczesz i dostał obrażenie. Pomniejszył się jeszcze bardziej. Bardzo dobrze, o to mi chodziło. Co by mu tutaj jeszcze zrobić? Może samochodem go przejadę? Ej, dobra, albo nie. Dobra, nie będę aż tak oszukiwał. Słuchajcie, nie. Samochód zostawię w spokoju. Smajstow, ty już jesteś bambikiem, bym powiedział. Taki mały szkrab. Dobra, mi nic na razie nie jest. Ze mną jest wszystko w porządku. Tylko co by tutaj robić? Ej, może... Mam pomysła, słuchaj. Ej, idziemy do Nederu. Potrzebujemy lawy, czyli kopiemy się w dół. Chodź tutaj, wykopiemy się w dół normalnie, pójdziemy do Netheru i przetestujemy tam smoka i te sprawy, wiecie. Słuchajcie, normalnie, wykopmy tu tylko dziurę, potrzebujemy lawy, niestety w domku nie mam i musimy sobie sami skombinować. Także wykopmy gdzieś tutaj dziurę, tu w tym miejscu, dawaj. Wow, jeszcze mi się coś zacięło. Halo Minecraft, o, dobra, wrócił, wszystko jest w porządku. Dobra, no to kopiemy tutaj dziurę, dawaj do mnie. Jeżeli masz łopatę, to kop łopatą, a ja będę to kopał kilofem, bo niestety łopaty nie mam. Dobra, miejmy nadzieję, że jak najszybciej do bruku się dokopiemy i gdzieś, gdzie jest lawa. Potrzebujemy jak najwięcej lawy. Na razie wykopujemy tutaj dircika, kopiemy. No i się dokopujemy do lawy. Tylko gdzie tu będzie lawa? Smajstow, weź kop jak najbardziej w dół, tak? Znajdź gdzieś tam lawę, na poważnie, nie? A ja tutaj wykopię, gdzieś też powinienem znaleźć jakąś kopalnię taką podziemną, jakbym znalazł. I wiecie co? No sprankowałbym tego mojego brata, żeby te obrażenia jednak dostał i się zmniejszył jeszcze bardziej. Byłoby naprawdę śmiesznie. Dobra, ja tutaj kopię. Na razie lawy nigdzie nie widzę, ale miejmy nadzieję, że znajdziemy. Smajstow, jak tam? Dokopałeś się do jakiejś lawy? Dokopał się! Wpadł do lawy! Nie wierzę w to! Ej, nie musiałem nic kombinować! On wpadł do lawy i się musiał zmniejszyć. Dobra, idziemy to zobaczyć, jaki on jest niski. Poczekajcie, schodki sobie tutaj zrobię, żebym mógł bezpiecznie zejść, bo ja do lawy nie chcę wejść. Nie, ej, ty mnie tu nie prankuj! Oj, panie, ja tu zejdę sobie na spokojnie. Czekajcie, a jeszcze nie w tym miejscu postawiłem. Dobra, gdzieś tutaj wykopię, cyk. Smajstow jest malutki, dobra, przechodzimy tutaj. Ej, gdzie ty tam wchodzisz? Halo, nie zamorowuj się. Zobaczcie, jaki on jest mały. Pod blokami się mieści, co? Ja też tak chcę, ej, on wchodzi sobie pod bloki. Co jest grane? Ej, halo, nie uciekaj mi, stój tutaj. Dobra, wiecie co? Ja chyba też będę musiał wejść do tej lawy. A masz puste wiadro? Weź puste wiadro, potrzebujemy tą lawę zebrać. O, wyrzucił mi, dobra. Słuchajcie, ja chyba wejdę do tej lawy. Ja chcę być trochę mniejszy niż teraz jestem, bo chcę się przedostawać pod blokami, normalnie jak Smajstow. Jeden blok i elegancko przechodzi. Także, dobra, wiecie co? Zaryzykuję
i wpadnę. Raz do lawy. 3, 2, 1. Hop, siop, skaczę! Jestem w lawie. O nie, nie, jak mocno bije, jak mocno bije. Woda, 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 ugaś mnie, ugaś, 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 ugaś. Dawaj, 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 ugaś mnie. Ej, dobra, zobaczmy. Obrażenia dostałem, więc powinienem teoretycznie się zmniejszyć. I rzeczywiście się zmniejszyłem, ale jeszcze nie dam rady pod jeden blok podejść. Ej, jeszcze jestem zbyt duży, jeszcze trochę brakuje mi. No ale dobra, trudno się mówi. Dobra, ale nie o to tu chodzi, żeby być takim małym krasnalem jak i on. Ej, słuchaj, teraz musimy jakoś stąd wyjść. Ja mam 53 bloki, więc na spokojnie podbudowuję się do góry i stąd wychodzę. A ty tutaj zostań, jeżeli chcesz, to tu zostań, a ja się podbudowuję do góry. Szybko, 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 szybko lecę do góry. Tak jest, tylko lawę mieliśmy zabrać, a Smajslow wylał na to wodę i niestety nici z lawy. Dobra, wracamy do domu, wracamy do domu. Słuchaj, ja idę do domku, to się tam trzymaj sobie, wyjdź z tej dziury, z tej nory, a ja sobie idę do domku. Słuchajcie, w domku mam coś specjalnego, co już dawno chciałem wam pokazać, ale nigdy jakoś nie było okazji. No ale dobra, teraz chyba nadeszła ta okazja, pokażę wam, co mam w domu. Tylko nie wiem, czy mi to czasem obrażeń nie zada i czy się nie zmniejszę czasem. No ale dobra, to się okaże. Także, Smajslow, idziesz ze mną? Idziesz, bo chcę ci coś pokazać. Ej, ty, typie, gdzie on? Jeszcze nie wyszedł z tej dziury? No chodź, chodź, ja muszę widzom coś pokazać. Idziesz? Ej, nie ma go. Halo, braciszku, gdzie jesteś? On się zgubił gdzieś. Nie no, muszę iść po niego, muszę iść po niego. On chyba z tej dziury jeszcze nie wyszedł albo nie potrafi. Dobra, szybko, szybko, szybko do niego, do niego, do niego. Bracie, jesteś tu? Halo? Nie, tutaj go też nie widzę. Ej, no nie wiem, gdzie on się zapodział. Tu jeszcze baryłki złota jakieś mam, ale... O, tu jest. Gdzie ty byłeś? Ej, co ty tu robisz? Co, ty się chowasz przede mną, czy co? Dawaj, muszę coś widzom pokazać u mnie w domku. No, wyciągnął tabliczkę. Chcesz coś napisać widzom? Musisz wyjść z tej trawy, bo cię nie widać normalnie. A widzowie by chcieli cię widzieć. Ta tabliczka jest większa normalnie od niego. Haha, jaki mały knyp. Dobra, spróbujemy go jeszcze zmniejszyć, ale zobaczymy, czy się uda. Stałem obok ciebie, a mnie nie widziałeś. Dobra, nieważne, nieważne, nie widziałem cię, bo byłeś pewnie w trawie, jesteś za mały, dlatego cię nie widziałem. A teraz chodź, idziemy do mnie na chatę, muszę coś pokazać widzom. Także szybko, 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 biegniemy, biegniemy, biegniemy. Mam taką substancję tutaj w domu, dobra, on do za mną idzie. Ja wezmę tutaj taką, o, bardzo mocną. I słuchaj, Smajslow, mam coś dla ciebie. Stój w tym miejscu, stój, stój, stój. No, o, masz, obrażenia dostał. I co? Ej, padł? Ale że niby jak to? Ej, on miał się zmniejszyć. Chyba, że, ja wiem, ta substancja jest za mocna. Załatwiła go na hita. Ajajaj, Sebek, żeś nie pomyślał totalnie. Ale z ciebie oszołom. Dobra, nieważne. Smajslow, jest, wrócił, wrócił. I się zmniejszył. Ale wkurzony, normalnie jest jak mysz. Ej, po dywanie chodzi sobie. Bardzo dobrze ci tak, bardzo ci tak dobrze. Słuchaj, nie będę cię atakował z łapki, bo jesteś zbyt mały. Ale wiesz co? Dobra, nieważne, chodź tutaj za mną. Idziemy do pani wiedźmy. Pani wiedźma mieszka w tym domku, także biegnijmy czym prędzej, a nie, tym po prawej. Dobra, co trzeba jednak iść tam, ale ostrożnie idziemy sobie drogą, żeby się nic nie stało, żeby się nic nie wydarzyło, żebym czasem przez przypadek obrażeń nie dostał, nie? Także biegniemy, biegniemy. Tutaj jest pani wiedźma. Pani wiedźmo, przychodzę tutaj do pani. Halo, jest pani tu? Zapukajmy, drzwi są otwarte, ale ej, co jest grane? Ej, dostałem obrażenia. Nie, 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 ty knypie, co ty we mnie zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Ej, uderzył mnie. Ale czemu ty mi to zrobiłeś? Ej, pomniejszyłem się? Rzeczywiście, jestem mniejszy. Nie rób mi tak, na to się nie umawialiśmy. Co on tutaj wyciągnął? Kłada? Ej, co jest grane z tym kładem? On jedzie kładem, taki mały! O nie, jeszcze mnie rozjechał, nie, obrażenia dostałem, coś ty narobił. Ej, knypie, 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 nie rób tak, bo już jestem prawie taki jak ty. Zobaczcie, ej, on wsiadł na kłada i go nie było widać. Ja teraz z tyłu siedzę, jak ja wyglądam? O panie, jak jestem mały. Ciekawe, czy później będzie szło jakoś się odmienić do normalności. Do wysokości, wiecie. Ja bym chciał wrócić z powrotem, no ale dobra. Na razie się tym nie martwię, jeszcze nie jestem tak niski. Jeszcze wszystko sobie radzę normalnie, więc jest w porządku. Słuchaj, Smajslow, mam dla ciebie wyzwanie. To takie jedyne. Masz może, słuchaj, dwa mieczyki? Dwa mieczyki bym potrzebował. Dawaj, będzie walka. Będzie pojedynek, zrobimy pojedynek. Kto szybciej zginie, słuchaj, się tak pomniejszy, że normalnie nie będzie widoczny i zginie, no to wygrywa. A kto będzie normalny, no to przegrywa, co nie? Także nawalamy się. Zobaczymy, kto będzie jaki. Smajslow jest taki mały, ja jestem taki. Zobaczymy, kto będzie najmniejszy. Także zaczynamy za 3, za 2, za 1. I a masz, dostał obrażenia. Ej, u mnie też atakuje, zmniejszyłem się.
się, zmniejszyłem się. O nie, nie, zmniejszyłem się. Dwa razy dostałem obrażenia. A masz, padaj, padniesz. Ujo, co jest grane? Ej, zobaczcie na niego. Czekaj, stop. Muszę to widzom pokazać. Ja też się pomniejszyłem, ale do jakiego? Ej, ja też jestem mały. Ja też jestem malutki, co jest grane? Ile ja musiałem dostać obrażeń, że stałem się taki mały. A on jest jeszcze mniejszy chyba. Czekaj, podejdź do mnie. Ja muszę zobaczyć. Tak, Smilestone jest dwa razy taki mały jak i ja. Ej, dobra. Okej, no to teraz już będzie problem na pewno z jeżdżeniem na kładzie. Dawaj, przetestujemy. Czy można jeździć na kładzie? Wsiadamy. No niestety nie ma mnie widać. Wsiadłem do bagażnika. A czy ty możesz kierować? Ej, kieruję kładem! Co? Bez kierowcy kład jedzie! Jak to jest możliwe? Panie, stój pan, bo się rozbijem na drzewie zostaniem. No mówiłem, stój pan, wychodź z tego kłada. Ej, dobra, słuchajcie, już dostaliśmy takie obrażenia, że jesteśmy naprawdę maciupeńcy. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo mali. Dobra, Smilestone, ja chcę zobaczyć ciebie jeszcze mniejszego. Także wyciągaj miecz, no i się nawalamy. Pojedynek, także 3, 2, 1. Nawalam go, ale on jest mały. Dostał obrażenie. Ja też zostaję. Nie. Dobra, stop, bo już nie wyrabiał. Ej, ja się pomniejszyłem. Jestem malutki, bardzo malutki. Ej, teraz jestem w trawie, nie widać mnie nawet. Zobaczcie, chodzę po trawie i mnie nie widać. Mogę się schować tu w trawie. Jaki jestem maciupenki. A gdzie Smilestone? Ej, braciszku, tu jest? Ej, co się z tobą stało? Ej, takiego małego to jeszcze nigdy nie widziałem. Nawet mysz nie jest tak mała jak teraz Smilestone. Ej, a stój normalnie. Ty masz taki mały mieczyk. Ej, ten mieczyk też się zmniejszył razem z tobą. Ja też jestem malutki. Dobra, ciekawe, czy to jest odwracalne. Czy my możemy wrócić do normalności? Tylko w jaki sposób? Chodź, zapytamy się wiedźmy. Zobaczymy, czy możemy wrócić do normalności. Ja jeszcze spróbuję rozwalić Smilestone'a. Zobaczę, czy on jeszcze bardziej da się pomniejszyć. Smilestone, czekaj, nie atakuj mnie, ja ciebie zaatakuję, dobra? Ja już mniejszy nie chcę być, ale ciebie wszyscy chcą zobaczyć, czy zostaniesz mniejszy. Także nawalam cię na 3, na 2, na 1 i... A masz! Uderzyłem go i czy on się pomniejszył? Czekajcie, tak! Tak, ej, zobaczcie, jedna kratka jednego bloku, widzicie? Chiselem ogólnie można wykopać jedną malutką kratkę i on jest mniejszy niż ta kratka. O, panie, zobaczcie, jaki ja jestem wysoki w porównaniu do niego. Smilestone, czekaj, stój w miejscu, ja się zbliżę, widzicie? On jest naprawdę malutki. Dobra, jeszcze jeden strzał i pewnie zginie, ale tego byśmy nie chcieli. Także dawaj, biegniemy do wiedźmy i oby nas zobaczyła, oby nas zauważyła i miała taki eliksir, żeby mogła nas odmienić. On jest taki mały jak pchełka jakaś, nie widać go totalnie, a tutaj sobie biega. Dobra, idziemy. Pani Wiedźmo, słyszy nas pani, jest pani tutaj? Halo? Ej, nie widać jej, nigdzie jej nie ma. A Smilestone, ej, ty wszedłeś na dywan? Wszedł na dywan, ej, na dywanie go nie widać. O, w dywanie jest, on, wejdź w dywan jeszcze raz. Zobaczcie, w dywanie widać tylko jego główkę, ale to jest fajne. Co się z nami stało? Jesteśmy naprawdę mali. Słuchajcie, a taki mały jak Smilestone nie chce być, bo wtedy nas wiedźma nie zauważy. Pomyśli, że to jakaś pchła i będzie chciała nas rozwalić. My idziemy do niej do góry, a wy możecie iść na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagrama. Serdecznie was zapraszam, wszystkie linki macie w opisie. Ten odcinek już się kończy, także co? Ja się żegnam z wami, do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się. A my idziemy do pani wiedźmy, zobaczymy, czy nas pozna. Pani wiedźmo, idziemy do pani!